Państwa bardzo serdecznie na pomyczowej konferencji po spotkaniu Garbarni z Błękitnymi Stargard, wygranym przez Garbarnię 2-1. Bardzo proszę trenerów obu zespołów o przedstawienie pomyczowej opinii. Zaczniemy od trenera Błękitnych, pana Krzysztofa Kapuścińskiego. W przebiegu meczu nie powinniśmy tu przegrać. Troszeczkę ci zawodnicy, od których bym więcej i więcej wymagał, dzisiaj dali troszeczkę mniej drużynie od tych, którzy mieli być, że tak powiem, uzupełnieniem, dali więcej, no ale taka jest piłka. Przegraliśmy i wracamy do Stargardu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę trenera gospodarzy, pana Mirosława Hajdu. Cóż, wielkie słowo uznanie dla chłopaków, bo włożyli dużo serca. Dzisiejsze spotkanie, warunki były bardzo ciężkie. Na pewno niepotrzebnie, żeśmy sobie taką końcówkę zafundowali, bo kiedy mamy sytuację na 3, 4, 5 i 6, to takie sytuacje trzeba wykorzystać i wtedy się spokojnie gra w końcówce meczu. Ale tak jak mówię, cieszę się, że ten wynik taki się utrzymał do końca meczu. Dopisujemy do swojego konta kolejne 3 punkty. Następne mamy spotkanie w piątek, jedziemy na Stalową Wolę. Także do tego meczu już się przygotowujemy, a tu, tak jak mówię, cieszymy się, bo to są były bardzo ważne punkty dla nas. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu bardzo.